Witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Piechol i witam w kolejnym odcinku z Wiedźmina 3, Dziki Gon. Jak widzicie, opuściliśmy dwór cesarski, a to tylko dlatego, że mega się kurde zdenerwowałem, bo pamiętacie ten wybór na samym początku? Czy chcemy dokonać symulacji wyborów? No i chyba wybrałem źle, bo natrafiłem przypadkiem w internecie na filmik z Wiedźmina 3 i tam w momencie golenia brody powinna nastąpić seria pytań. Co zrobiliśmy z Jorvetem, czy wybraliśmy Rorsza, czy uratowaliśmy na końcu gry dwójki dziewczynę, czy wybraliśmy Triss. No dużo wyborów, no i te pytania nie padły, czyli rozumiem, kurde, że co, że źle wybrałem, tak? Aha, no to super, pięknie, no to świetnie. Okej, dobra, trudno. Ważne są wybory w tej grze, najważniejsze. No ale szkoda, bo ja lubię, jak jedna gra się łączy z drugą, no kurde. Nawet w Mass Effectie trójce... No choć w sumie moment. Mass Effecta 1 grałem na Xboxie. W dwójkę też, ale trójkę? Nie, no trójkę też na Xboxie. I jakoś kurczę szczerze nie pamiętam, żebym przegrywał save'y. Nie, no dobra, tam się grało wczoraj właśnie, to było piękne, a tutaj niestety, no wyszło na to, że... No, Wiedźmin pierwszy troszeczkę na PC-cie, tak powiedzmy do 60% gry udało mi się przejść, powiedzmy. No nie było łatwo, no bo to PC. Później dwójka na Xboxie 360, no i teraz trójka na PlayStation 4, no i niestety. Wszystko wyszło tak oddzielnie, zupełnie. No ale dobra, do Velen, czy Velum mieliśmy, nie no, Velum to w GTA Online. Nie, bo jestem tuż właśnie po nagrywaniu materiału z GTA Online dla was. Napadu, który polegał na odbiciu z więzienia Raszkowskiego. No więc to na kanale, ale to na kanale zobaczycie wcześniej niż ten odcinek, więc w sumie tak nie ma co zaburzać kontinuum czasoprzestrzennego. Nie no, inaczej. Trzeba się teraz udać do pierwszego oznacznika umożliwiającego szybką podróż, czyli tutaj chociażby, do Mostu Płaczki. Nie, dobrze przeczytałem w ogóle? Nie no, mam nadzieję. Nie, ale dobra, niedaleko stąd. Jeszcze nawet nie będę musiał pływać, bo tutaj jest bardzo dobrze umiejscowiona mielizna. No inaczej, no żeby dostać się powiedzmy do sąsiada z drugiego brzegu, to trzeba zamoczyć sobie buty, ale nie trzeba zamoczyć się w całości. Tylko buty, więc zawsze można kalosze wziąć. Choć nie no, w tych czasach kalosze? No nie. Od teraz Derwan. O, dobrze mości panie Derwanie, tylko zdano od mojego obejścia. Nie no, super jest ten tekst. Nie, tylko powtarzają się już, ale bardzo dobrze, bo za pierwszym razem ktoś mógł nie usłyszeć po prostu. Ale właśnie, czym coś mogę posprzedawać? Ubrana. No fryzura mu się nie zmieniła. Nie no, zobaczmy w ogóle, jakie Geralt ma towary, bo dawno nie grałem w Wiedźmina 3. O kurde, on od cholery rzeczy. On ma tylko jedną koronę przy sobie. Nie, dobra, to nawet nie ma co. Nie, okej. Okay. Uważaj na siebie. Polecimy, gdzie mamy polecić. Nie zatrzymujmy akcji w miejscu. Okej, okay, szybka podróż. No i możemy się udać gdzieś dalej niż tylko w obrębie Białego Sadu. No mamy Zamek Królewski w Wyzimie. Tam właśnie byliśmy, stamtąd wróciliśmy do Białego Sadu. Mamy wyspy Skellige, mamy Velen, mamy Novigrad, mamy Kermoren. No ale niestety, zobaczcie, bam, i nie mam tutaj miejsca, gdzie mogę się udać po prostu. A to raczej niestety, już teraz mam pewność, że nie działa to w ten sposób, że stąd mogę polecieć maksymalnie na północ i jakoś się dostać do Kermoren. No niestety. Tak jak w Wiedźminie 2, poszczególne lokacje do wyboru. No chyba, że to się kurde zmieni, na, powiedzmy w którymś momencie gry, granice się otworzą i będzie pięknie. Nie, bo teraz nawet nie mogę tutaj jechać w sumie. Mógłbym na wyspy Skellige. Chyba. Nie, nie mogę do tobie co ogłoszeń. Ale czy też znam jakieś inne miejsce? W ramach wysp Skellige? No zobaczmy moment. Już dalej nie mogę wycofać. Ej, tu jest dużo tablic ogłoszeń. O kurde, dobra, ej, wo. Powiedzmy, że jeden rejon, takie coś. To jest Biały Sad. A tutaj mam, widzę, jedno takie miejsce, drugie, trzecie, czwarte, piąte i szóste aż. O kurde, dobra, jednak dużo zabawy przed nami. Serio, skoro nie mogę nigdzie indziej, nawet do Ej, mogę do Nowigradu. Ale przecież cesarz kazał mi się udać do zupełnie innego miejsca, do Velen. Moment, to w DWE mam drzewo wisielców? Acz myślałem, że w Nowigradzie. Kurde, pokażcie mi to jeszcze raz. Nie, serio. Nie no, mamy niby Nowigrad i mamy drzewo wisielców. Ej, czy to pewnie jest zupełnie niedaleko od siebie?
Nie, ale dobra, to tak czy inaczej, musimy do Drzewa Wisielców się udać, więc dobra, nowa lokacja Spotkanie zupełnie. z Yennefer nie było najważniejszym wydarzeniem pobytu Geralta w Wyzimie. Wiedźmin dowiedział się, że jego podopieczna Ciri wróciła z długiej podróży i jest w niebezpieczeństwie. Z rozkazu cesarza i na prośbę Yennefer, Geralt wyruszył na poszukiwania Ciri. No tylko właśnie, czy ja ją w Velen znajdę? Toż samą Yennefer miałem znaleźć w Wyzimie i przyjechała sama do Białego Sadu, więc może Ciri, jak usłyszy, że Geralt porusza się w Velen, no to może jakoś tam przybiegnie, ale no nie podejrzewam, ją ściga dziki Gon. A to nie byle co, to jakby na Zgule się ścigali w Władcy Pierścieni. To nie, no tam po prostu nie ma miejsca na zabawę i takie powiedzmy odwracanie się, bo gdzieś tam, gdzieś biega znajomy Wiedźmin. Nie, 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 co to, to nie. Po prostu pełen papeć w drugą stronę. Dziki Gon za plecami i uciekasz przed siebie i nawet się nie odwracasz. No chyba, że mają łuczników, no to wtedy musisz, żeby wiedzieć, że masz zrobić unik przed strzałą, która leci w twoje plecy. Nie, ale dobra, to jest najdłuższy loading, jakiego doświadczyłem w tej grze do tej pory. Najdłuższy. I jeszcze się nie skończył. No ale już na szczęście chyba już tak. A może jednak nie, bo się jeszcze kręci mimo czarnego ekranu. No podejrzewam mocarną scenkę przerywnikową teraz na samym początku. Velen, ziemia niczyja, 5 dni później. No, ładna mi szybka podróż, kurde, jak trwała 5 dni. Czyli pewnie Bran kupiec, który teraz miał jedną koronę, już teraz ma uzupełnione zapasy. Ej, dobra, ale te ptaszki nie wyglądały najlepiej. Wrony oczywiście, tak? Takie słowiańskie sępy. Żerujące na wisielcach. Kurde, tego na samej górze, jak wyście go powiesili? Chciało się wam? No dobra, jest i drzewo wisielców. No ale wisielcy wyglądali na ludzi, a myślałem, że tutaj właśnie ksenofobiczne klimaty. Czyli jakiś krasnolud, elfka może. Dobra, Nilfgaardzki łącznik zaktualizowany. Udaj się do karczmy na rozstrajach. Nie no, nie na rozstrajach, to nie jest roztrój, tylko rozstaj. Ej! Tutaj spoko muzyczka wskoczyła na chwilkę, przez chwilkę. Dzikie psy! Ej, czyli każdy rewir będzie miał swój własny motyw przewodni, jeżeli chodzi o walkę? No byłoby dobrze. Nie, dobra, zobaczmy, czy pamiętam, jak się walczy. Ej, póki co tak. I nawet pamiętam, jak się podpala. Dobra, jakiś unik, może jeszcze drugi Geralt? Kurde, ale może nie w atak prosto. No, jeszcze jedno tylko machnięcie. No i pięknie. Wiedźmińskie zmysły uruchomić. Pozbierać. Truchła. A to właściwie jest trucheł. Potrzebne rzeczy. No, przecież sadła i tak dalej. A. Dobra, powiedzmy. Ej, a wiecie co? Z racji tego, że to jest nowy teren. Olejmy płotkę chwilowo. No i teraz tak, na rozstajach. To gdzieś tam, w tamtym kierunku. A tutaj widzę, jest wioska. Oj, też nieoszczędzona przez konflikt, z tego co widać. Ej, masło Bandalura, czy ja tego nie powinienem sobie zostawić? No chciałem się delikatnie uleczyć teraz, bo nie lubię medytować. No surowe mięso, kurde, Geralt, to prawie jak Tatar. Nie wiem, czy wśród was są amatorzy Tatara, zresztą Tataru, ja do nich nie należę. No jakoś, kurcze, mi nie podchodzi. Ale dobra, mamy tablicę ogłoszeniową, ale najpierw może dziewczynka coś powie. Co? Obcy? Kosmici? Alieny? O kurde. Masz oczy jak mój koteczek. No i tak samo mruczę. Nie, dobra, bo to się robi to delikatnie creepy. Dorosły człowiek, prawie pod setkę, do małej dziewczynki mruczy. No, gdzie jest policja? Oj kurde, gdzie twój kumpel Trinky Winky? Oj shit. Ej, sama na mnie wpadłaś. Ej, co? Ta chłopka ma chyba jakiś problem, a ja z chęcią pomagam w rozwiązywaniu problemów. Co, nie chce się podnieść dupskę z ziemi? A nie, a jednak. Tylko ona trzyma się za głowę bardziej niż płacze. Spróbuj z kimś innym, mnie teczka z głodu mdli. Kurde. Nie, dobra, wejdźmy. Ej, nie można? Uuu. Zamknięte. Nie chcą tej obcych? A widocznie coś wydarzyło się.
coś niefajnego. Co spowodowało, że tutaj w pobliżu ludzie są po prostu bardzo ostrożni. Negatywnie nastawieni na turystów i obcych. No bo nie każdy obcy jest turystą, po prostu niektórzy przejeżdżają tylko. Jawornik, tak to się nazywa. Okej, dobra, czyżby dręczyły was faktycznie jakieś zmory? Bo tu słyszę jakieś domowe sposoby na odpędzanie. Coś z mlekiem związane. Może kąpiel w mleku. Ej nie, ta pani jest całkiem, ale to całkiem urodziwa. Dobra, nie ma takiego grzania się. Nie w trakcie dnia, choć w sumie blisko 18. Nie no, nie będę wam psuł zabawy. A jednak to podpalmy. No plus samego siebie jeszcze. No sorry, to był wypadek. Dobra, turlaj się Geralt. To jest znana metoda, kiedy płoniesz. Nie, ale dobra, co w jaworniku słychać? Nie, tam pewnie karczma jest troszeczkę dalej i w innej wiosce. Moment, a co my tu mamy? Dobra, nie chodziło mi o to, chodziło mi bardziej o drogowskaz do szybkiej podróży. Czyli możliwe są też od drogowskazu do drogowskazu. Okej, dobra, ale miejsce, gdzie mamy się udać, jest tutaj. No i to ma swoją oddzielną tablicę ogłoszeń. Nie, kurde, wioska po wiosce przeczesujemy tereny. Tutaj trzeba jeszcze iść, do tej nadmorskiej, czy tam powiedzmy, no nadmorskiej, nadrzecznej miejscowości. No jest tutaj parę domów, no jak widać zresztą. Jeden mamy, drugi, jakiś większy, tutaj trzeci, mały domeczek. Pewnie chatka rybaka. No dobra, no tablica ogłoszeń. Chyba, że jeszcze się porozglądam delikatnie, poczuję klimat wiochy. Krwawy baron wie o was? Krwawy baron? Ja wiem, coś ty za jeden? No nie wiesz, ale... Ale starczy zapytać, kurde, no nie trzeba od razu się zamykać w sobie. Ktoś tu zniedołężniał. Dosyć szybko. Nie, bo serio nie wygląda aż tak staro. Pierwej wojska przeszły, potem mur, teraz głód. Kosucha musi być rada. Aha, dobra, wojska, później choroba, później głód. I głód trwa pewnie nadal. Dobra, no to ja, jeżeli będę mógł, to pomogę wam jakoś. No mam 14 kawałków surowego mięsa. No 14 posiłków, jeżeli to przygotujecie sobie. No albo jeden bardzo duży tatar. Nie, no dobra, widzę, tutaj naprawdę nie jest wesoło. No nigdy w trakcie konfliktów zbrojnych na ziemiach, gdzie przeszły wojska, nie jest fajnie. Grabieże, gwałty. No wojna nie jest piękna. W żadnym wypadku. Bohaterstwo? To tylko w piosenkach, przypowieściach i wierszach. Ej, dobra, ja tu mogę wejść. Ja też mogę ich okraść. Kurde, no naprawdę źle mi z tym, ale... Oni naprawdę się nie burzą, nie mają nic przeciwko. A Saletra i Fajka? No to można połączyć. I rozsadzić Fajkę. Dobra, tutaj zamknięte, to ja mogę kogoś przetrzymywać. Zardzewiały nóż do chleba. Talerz. Złamane grabie. Kurde, no szmelc, no ale jednak. Warty podniesienia. Tam ewentualnie coś mogę podpalić. O, tutaj widzę coś bardziej, ej, wartościowego. No nie, chyba nie. Ewentualnie ta skrzynka wygląda smakowicie. Od cholery złamany grab. Nie, naprawdę, same rupiecie. Chyba wojsko mnie uprzedziło, jeżeli chodzi o grabieże. Ej, dobra, widzę rymowanki dziecięce rozeszły się po całej Temerii. Nie tylko w Białym Sadzie. Dzieci znają tą pijacką rymowaneczkę. Nie, dobra. Okej, okay, najwyższy czas chyba rzucić okiem na tablicę ogłoszeń. I wybrać questy, jakie będziemy robić. Ale wiecie co, jeszcze tak tylko pobieżnie się rozejrzę dookoła. No mamy jakieś bajorko tutaj. Może jakieś topielce, jakieś utopce. Tutaj przysparzają problemów mieszkańcom. Nie, ale dobra, faktycznie, problemy będą rozpisane tutaj po prostu. Przestroga. Dobrzy ludzie, jeśli gdzieś w lesie zobaczycie, że na gałęziach niby ozdoby na jule jedzenie wisi, pierniczki, jabłuszka w miodzie maczane, kiełbaski i paszeciki, to choćby was nie wiem jak w brzuchu ssało, choćbyście z głodu umierali, zawróćcie. Kto tego jadła skosztuje, między żywych nie wróci. Okej, ktoś zatruwa jedzenie, spoko. Ej, Wisława Szymborska też coś napisała.
Prośba o pomoc, dobrzy ludzie. Dałam dzieciom placuszków z mąki z żołędzi utartej. Od 3 dni z sienników podnieść się nie mogą. W brzuchu rwieje okrutnie. Cięgiem tylko żygają i płaczą. Jeśli wiecie, jak pomóc, zajdźcie do mojej chaty. Nie mam co dać w nagrodę, ale ciepłym słowem i modlitwą się odwdzięczę. Ej, z chęcią Wisławie pomogę, bo nie ma problemów przecież. Wiedźmińska wiedza jest bardzo rozległa, jeżeli chodzi o alchemię. Więc może będę w stanie pomóc. Ale tak, idą dziady! Ej, kurde. Faktycznie, przecież to tamte czasy będą. Gusła! Idą dziady. Idą duszyczki nieszczęśliwe. Duszyczki, co pokoju zaznać nie mogą. Głodne, zmęczone, wystraszone. My im kraboszki wyrzezamy, my im jadła damy, my je napoimy, my je w zaświaty odprawimy śpiewem, modlitwą i słowem życzliwym. Bądźcie gotowi, ludzie. Guślarz! Od karczmarza. W karczmie na rozstajach poci się nowigradzkimi koronami. Innych walut nie przyjmuje. Na kreskę nie sprzedaję, na towary jadła ani napitku nie wymieniam. No kurde, co za świnia, a tutaj głód cierpią ludzie przecież. Jak się komu nie podoba, niech pospołu z dzikami żołędzie żre. No ham. Już nie podoba mi się ten karczmarz. Kolejna przestroga. W lesie krzyk daleko niesie, w puszczy pada cień najdłuższy. Więc unikaj dziecię gaju, bo cię znajdą na drzew z kraju. Czyli chodzi o tych wisielców pewnie. Zaginiona żona. Pomóżcie, dobrzy ludzie, kto żyw, niech się zlituje. Moja żona, Hanna, zaginęła. Kilka dni temu poszła do lasu i do tej pory nie wróciła do domu. Kurde, od zmysłów już odchodzę i każdą cenę zapłacę temu, kto mi ją całą i zdrową do domu sprowadzi, albo choć wskaże, gdzie jej szukać można. Nielen, myśliwy z Konarów. No, mamy trochę znaczników pewnie teraz na mapie. Nawet pozwolę sobie rzucić okiem. Tutaj mamy nieodkryte miejsce, tutaj też nieodkryte miejsce. Kurde, dużo znaczników przybyło, faktycznie. Ej, nie, cholera, naprawdę dużo znaczników przybyło. Między innymi wszystkie okoliczne łodzie? O kurde, ej, może to jednak będzie rozległe jak Skyrim? Ale podzielone na mniejsze miejscówki? Ale mniejsze nie znaczy małe? Kurde, ej, nie, tyle rzeczy do zwiedzenia. Może pierwsze miejsce, najbliżej drzewa wisielców. No to pewnie nie jest quest. Nie podejrzewam, żeby to był quest. Ale właśnie, ale... Pomóc staruszce. Jak najbardziej można i z chęcią to uczynię. Zadania. No tak, niewgorodzkiego łącznika jakby co. Trudne zadania. Niektóre zadania mogą być za trudne na danym etapie. Każde zadanie posiada sugerowany poziom postaci umieszczony pod nazwą zadania. Kiedy osiągniesz ten poziom, dane zadanie będzie dla ciebie odpowiednie. Więc tak, śladami Ciri. A, czyli trzeba poszukać się Ciri w Velen, Nowigradzie i Skellige. No dobra, pewnie w jednej z tych miejscówek... Nie, choć w sumie nie, podejrzewam, że żadnej z tych miejscówek jej nie znajdziemy. No ale dobra, mamy tak. Nilfgaardzkiego łącznika. Udać się do karczmy na rozstajach. Stosy Nowigradu. Odwiedź Triss w jej domu, ale to w Nowigradzie. I w Skellige mamy znaleźć statek. Nie, choć w sumie nie. W Nowigradzie mamy znaleźć statek, który właśnie zmierza na Skellige. No dobra, zadania poboczne. Poziom 7. Porozmawiaj z myśliwym. O kurde. Partyjki z karczmarzami. Ej, to jest nowość, tego nawet nie widziałem. I to już w Nowigradzie było? Tak już, będzie. Nie, poszukiwania, trudna, brudna forsa. No kurde, nie mam tego listu. Nie, dobra, ale gdzie jest ta baba? Kurde, gdzieś tu w chacie, prawda? No, skoro tablica ogłoszeń jest tutaj, to pewnie gdzieś niedaleko jest też i sama baba. Więc nie wiem, przygotować się na włamania teraz? No dobra, może włamania piechol z Ardem? No dobra, zamknięte, ale czy to coś pomoże? Ja no co jest, nie mogę nawet Ardu użyć? Nie, tylko bardzo chcę się dostać do twojego domu. A na drodze stoją mi zamknięte drzwi, ale dobra, dobra, skoro nie, to nie. Szukamy babci, która potrzebuje naszej pomocy. Bo zrobiła swoim wnuczętom jedzenie. Się potruły. Ej, dobra, na szczęście, że to jest Rudera. Tylko, nikt się nie obraził. O kradzież stalowych płyt. Ale właśnie, tutaj za tym szmelcem coś może jeszcze być. Chociażby drzwi. Na szczęście otwarte. I zejście gdzieś niżej. Soki ametystowy pył. Szkoda, że nie szmaragdowy. To bym mógł sobie lepszy miecz stalowy zrobić. Nie, okej. Okay. Wiedźmińskie zmysły podpowiadają, że trzeba zejść na dół. Alkabehest, stara kozia skóra.
Oj, oj, składzi jakiś i wrogowie. Na tym samym poziomie, co ja. Ej, dobra, podpalmy tutaj to, może. Coś fajnego. Kusza, rękawice myśliwskie, winny kamień, bełty i stronica z manuskryptu. Ulepszony kot. Butelka wody. Bestiariusz brata Adalberta. I cuda zerkani. Zerkani, cuda to pewnie będzie petarda. Nie, zresztą muszę wszystkie te rzeczy przeczytać, ale moment. Ta kusza jest zapewne lepsza od mojej, no też właśnie. Więc zamieniamy. Te rękawice są prawdopodobnie lepsze też od moich. No są. Choć nie do końca. Lepszy pancerz. Ale odporność na obrażenia mniejsza. Bo to jest lekka zbroja niewzmocniona, ale dobra, weźmy. Dobra, no bełty, bełty, no bełty. Może tych. Kilka. Ej, gdzie jest moja nieskończona ilość bełtów? Aha, tak po prostu tutaj. Dobra, Wiedźmin daje sobie radę. Tak, cuda zerkani. Tutaj chyba nie było receptury na petardę, ale tutaj po przeczytaniu bestiariuszy na pewno jakaś notatka będzie. No, mam sobie w tej księdze opisane, polować można dwojako. Albo śladem się kierując, wytropić je w dziczy i tam zasiec. Albo też zwabić je w miejsca wcześniej upatrzone, a do walki dogodne. Druga z tych metod bezpieczniejszą się jawi, jako stosując się do niej, myśliwy nie ryzykuje starcia nieprzygotowanym. Jednakże miarkować należy, iż aby bestię w pułapkę ściągnąć, znać pierwej trzeba jej gusta, jak i behawiory. I tak, ażeby widłogona zwabić, do palika kozę powrozem przywiąż i wśród listowia czym prędzej skryj się, bestia skuszona capim odorem, pewnikiem zaraz się pojawi. Jeśli gryfa zaś ubić musisz, szakłak z wody głębokiej wyłów. Woń tego zioła gryfa wielce lubią i przylecą ku niemu niechybnie, choćby i z bardzo daleka. Utopce i baby wodne z kolei, rzecz to powszechnie wiadoma, lubują się w rybach i mięczakach nadpsutych, zaś trole słabość do alkoholu lumają. No spotkaliśmy pijanego trola w Wiedźminie dwójce. No faktycznie było to bardzo ciekawe spotkanie. Ja, no dobra, moment, tutaj coś za beczkami może jeszcze się kryje. Dobra, Ardem nie idzie zgasić rozpalonych pochodni. Ale korzenie przesuwać idzie. No piwniczka jest zaiste głęboka. No i tam coś jest. No ale to niekoniecznie musi być faktycznie w tej piwniczce przecież. No dobra, ale to w dalszym ciągu nie jest ta chata, o którą mi chodziło. Ja chciałem nieść pomoc, a nie znajdować nowe rzeczy. Choć w sumie i tak się z tego cieszę oczywiście. Bo nowe rękawice, nowa kusza. Kurde, czemu nie? Dobra, może tutaj? O, jest staruszka i starzec. A wewnątrz może wnuczęta. No nie, tylko worek z butelką wody. No kurde, oni cierpią głód, a ja im wodę zabieram. Nawet całą, kurde, ała. Słaby motyw, Geralt, bardzo słaby. Nie jestem twoim synem, babko. Ach, może to jest ta chata. Ej, bardzo zadbane otoczenie. Zazwyczaj jest tutaj totalny bałagan. A to widzę nie dość, że czysto, to jeszcze naprawdę nic tu nie ma, oprócz butelek. Dobra, mogę je strącić? Kurde, mogę. Ale czy teraz pytanie, czy mogę je teraz podnieść? No nie, więc nie wiem, czemu one się świecą. Ale dobra, może coś tutaj się ukrywa? No nie. Utrzymane w porządku domostwo. Tylko tyle. No żeby nie poszło z dymem, bo rozpaliłem wszystkie świeczki. No ale ej. No dobra, może nie w takim konkretnym, kompletnym porządku. No teraz już delikatny bałagan się zrobił. Ale no co no, kurde. Ardy mogę posyłać jeden za drugim. Praktycznie. Nie, dobra, no nie o to mi chodziło. Szkoda, że notatka nie uruchomiła żadnego questu pobocznego. Notatka znajdująca się na tablicy ogłoszeń. Mama nie pozwala mi rozmawiać. Ej, nie, młody. Nie mogę zaatakować dziecka, a myślałem, że on we mnie kamieniami rzuca. Ej, dobra, szukamy tej chaty. No chyba, że już tam wszyscy po prostu umarli. No tak też mogło niestety być. Smutna informacja, no ale co poradzić. Dobra, tutaj pani... No nie trzyma zbyt dobrych drzwi w swoim domku.
Odwar z wilkołaka, buty myśliwskie. Kurde, pełno przydatnych rzeczy. Dookoła, a ja się bawię w rasowego złodzieja. Tak po prostu. No ale przynajmniej w gratisie rozpalamy mi wszystkie świeczki tutaj okoliczne. Więc chociaż coś. No i też powiedzmy, czyszczę im chaty. Z desek. No ale w sumie dachu nie załatam. Nie mam takiej specjalnej umiejętności, takiego znaku nie ma. Jest Art, Igni, Irden, Quen i inne. Kurde, a niestety... Łatuj, dachuj, nie ma. Nie, ona też wspomniała o goślarzu, prawda? Dwa ognie. Od lasu poszła rysią jazda, a od bagnisk piechury. Nasi poddać się chcieli. Ale Kurze. Widać czarnym nie w smak było brać w niewolę. Na koniec w koło ich wzięli i cieli. Rzeźnicy cieli do ostatniego żywego. Teraz na tym łęgu maki rosną. A może to kaczeńce krwią opite. No czyli jednak czarni, czyli najeźdźcy z południa. No nie są tacy fajni, jednak jak można było myśleć, jak niektórzy myślą, na przykład w białym sadzie Derwan, który zmienił sobie imię tylko jak doszli, powiedzmy, do ładu i składu z ogólnie panującą sytuacją, czyli lokalni przegrali, najeźdźcy wygrali. No co zrobić, sprawdzimy jeszcze te buty myśliwskie przed końcem odcinka, kochani, będziemy kończyć powoli. Gorsze, ale wymagają napraw, w przeciwieństwie do moich butów myśliwskich, które mam na sobie. No, zobaczymy. No, buty kawalerzysty są, o dziwo, okej. Okay. Dobra, to na sprzedaż idzie jakby co. Nie, dobra, kochani. Ja w tym miejscu ten odcinek kończę. Wielkie dzięki za oglądanie, trzymajcie się i podziwiajcie piękny zachód słońca. Pozdro, cześć, hej!